Data 30 lipca 2015 roku jest kolejną z tych, które zapisują się w historii jastrzębskiej piłki nożnej. Niezależnie od efektów wydarzenia na płycie Stadionu Miejskiego, znajdzie się ona w kalendarium Gieksy. Klub z Harcerskiej ma nowy zarząd, którego prezesem został Dariusz Stanaszek, szef jastrzębskiego klastra innowacji. W spotkaniu wzięła udział prezydent Anna Hetman. Jaka była rola miasta w tym przedsięwzięciu? Myślę, że gdyby nie mój ruch i współpraca z klastrem, być może byłoby to trudniejsze. Kilka tygodni temu, kiedy mówiło się o złej kondycji GKS-u, wszyscy oczekiwali wyłącznie na pomoc miasta. Niestety miasto jest w tym roku w bardzo trudnej sytuacji i całkowite wsparcie, czyli całkowite sfinansowanie jakiegokolwiek klubu nie jest możliwe. W związku z tym my również jako miasto poszukujemy współpracy i pieniędzy z innych źródeł. Takim rozwiązaniem dla naszego miasta jest Jastrzębski Klaster Innowacji, który włącza się nie tylko w działania biznesowe i inwestycje, które być może w przyszłości powstaną, a przede wszystkim w tworzenie miejsc pracy. Klaster we współpracy z miastem chce działać w tak zwanej sferze miękkiej, czyli na cele społeczne. Powiem szczerze tak, że chcieliśmy najbardziej wykorzystać tutaj tę możliwość tej współpracy tutaj biznesu, tej odpowiedzialności też lokalnego biznesu za tą młodzież, za tą piłkę, za rozwój. Jak poproszono mnie, no to posłuchałem tego, że to będzie jednak najlepsze wyjście po prostu tutaj dla tutaj klubu i próby zmian w tym wszystkim, bo to naprawdę to jest bardzo duże przedsięwzięcie. To nie jest tylko to, jaka problematyka tutaj dotyczy tutaj GKS-u, tylko tego całego sportu tutaj w naszym mieście. My jako miasto będziemy wspierać również w najbliższych latach klub. Myślę, że nie w pełnym zakresie, bo niestety środki od tego roku są nieco niższe i ograniczony jest nasz budżet, ale organizacyjnie na pewno wszystkie obiekty są udostępnione dla klubu, dla innych również. Z tego tytułu miasto również ponosi koszty, więc nasz wkład poza tym bezpośrednim wkładem finansowym jest również dużym wkładem organizacyjnym. Celem tutaj w współpracy i tego powiązania tego klastra tutaj z GKS-em to jest to, żeby też edukować tutaj przedsiębiorców, że warto coś takiego robić, że wspierać po prostu tutaj, że ten biznes musi się czuć odpowiedzialny za sport, naukę i rozwój tego miasta. W zarządzie Gieksy obok dotychczasowych jego członków, czyli Arkadiusza Kuty i Artura Przybułka, znaleźli się Robert Kurzacz i Adam Wójcik, dla którego jest to drugie wejście do tej samej rzeki. Decyzja spontaniczna, decyzja w opinii wielu osób niekoniecznie słuszna. Jednak no, ja chcę jakby udowodnić społeczeństwu i kibicom z Jastrzębia, że ten klub można unormować, przede wszystkim finanse tego klubu, że można go rozwinąć, że ten klub może grać o wyższe cele. Wspólnie musimy przeanalizować nie tylko to tutaj kwestie dotacji dla klubu, ale też całego tego sportu, żeby takie sytuacje nie pojawiały się co rok, tylko to, żeby było tak, żeby te chłopaki w klubie, żeby nie musieli się tym przejmować, trenerzy czy piłkarze, bo naprawdę tutaj mamy działającą szkółkę Mosir, która jest tam mnóstwo chłopaków zdolnych i trzeba im stworzyć takie warunki tutaj w mieście, żeby najlepiej to oni też mogli wykorzystać i my cieszyć się z tego, że mamy sport na wysokim poziomie. Te rozmowy wszystkie trwają. Na tą chwilę ciężko jest deklarować kiedy, co i jak. No, wszyscy kibice by oczekiwali, no kiedy. Nie można na tą chwilę powiedzieć żadnej wiążącej daty, bo byśmy byli od początku niesłowni. Na konferencji prasowej nie zabrakło również kibiców, którzy liczą na powrót wielkiej piłki na Harcerską. Adam Wójcik jest doskonale znany w tym środowisku. Chcielibyśmy wrócić do dialogu z kibicami, mieć jakieś nieformalne porozumienia. Wiemy dobrze, że gra piłkarzy przy pustym stadionie to żadna frajda, to w zasadzie. Widzieliśmy to wielokrotnie w meczach pucharowych polskich drużyn, wyglądało to źle. Chcielibyśmy, aby ten stadion wypełniał się coraz bardziej i bardziej. Zapraszamy kibiców na wszystkie mecze. My poczynimy wszystko, aby klub mógł się i sportowo, i finansowo odbudowywać, a kibiców prosimy o
wsparcie i liczne przyjście na stadion. A jak do całego projektu podchodzą piłkarze? Obaw nie ma. Myślę, że każdy jest pozytywnie nastawiony i według mnie to są początki, mogą być, a czy będą, to też się okaże, ale wydaje mi się, że są to początki czegoś naprawdę fajnego.